Witam z tej strony Manajk i wracamy do naszej szalonej eksploracji postapokaliptycznych pustkowi naszą niezbyt zrównoważoną postacią. Trochę pozwoliłem sobie przyspieszyć naszą rozgrywkę. Jak widzicie, zdjąłem okulary. O Jezu, jaki ten świat jest niewyraźny. A nie, to tylko rozdzielczość. I postanowiłem też sobie poszukać trochę tego korzenia, który jednak tam nigdzie pod drzewem nie był. Jesteśmy przy szkole. Myślicie, korzenie w szkole? Nie, korzenie jest tutaj. A, ale was nabrałem. Mamy trzy korzenie i idziemy w takim razie zamienić korzenie na coś, co ma być tworzeniem ziółek, innych konopi. Jeden słowem, będziemy robić dragi. Tak, nie jest to grzeszna gra. Ale też i my nie jesteśmy grzeczni, mimo iż wyglądamy jak wyglądamy. Tak, bass killer. Ale przynajmniej mamy broń, do której nawet mamy trochę amunicji. Co prawda problemem może być to, że nie mamy kogo zabić w okolicy. No, ale liczą się intencje. Dobra. Jedziemy, mam nadzieję, że dobrze idziemy. A tutaj nic, coś? To nie. O, tak się rozglądam, bo coś mi tutaj chrzebotało, ale to chyba... Chrzebotało, no po prostu nie wiem, co to za słowo. No ale w każdym razie coś robi. O, toolbox, co mamy? Pistolet lakierniczy. Ja myślę, że pistolet lakierniczy dość słabo strzela. I puste pudła, no super. O, a tam mamy... Oj, przepraszam, tam mamy tą niewiastę, która nas będzie uczyć robić dragi. Witaj, dealerko. No. Proszę, gleśniczy, ale potem musi być odjazd. Zaczekajcie. Udało się podejść. O nie, wszedłem za daleko. Dobra, teraz podszedłem do ogniska i co? No, podszedłem. Dobra. Proszę, gleśniczy, mam zrobić, tak? No to zatwierdź. Ile tego proszka zrobimy? 0, 0, 1, 0. Nie wiem, ale tyle jeden, czy tyle jeden? Tyle jeden zróbmy, ok? O, zrobiliśmy. No. Aha. No, ok, czyli nie podejść, tylko kliknąć. Ej, nie, to ja chyba się nie wczułem w świat. Podejść! Hej, do me a favor. Dobra, barmanka. Musimy się zająć barmarką z prospektora. Ale dom fajny. Harmonika, co macie w walizce? Brudne przedwojenne pytanie. Co to w ogóle było? Sam tu tak stoisz? Hello? Can you help me? No, zobaczmy. O. A co się stało? Zabijemy trochę gekonów. Tak. Gdzie ona jest? Dobra. Nie, zobaczymy, co da się zrobić. Może jest jakaś fajna. Zaraz, tu mamy jedno. Tablet. Dane, zadania. Tędy poszli. Oho, dobra. Czyli gdzieś przy wieży radiowej. Widzieliście tu gdzieś wieżę radiową? Tam jakąś wieżę radiową widzę. No ale jeżeli myślisz, że ja tam teraz będę szedł, to chyba go porypało. Tutaj mam znacznik, o. Tak, tutaj w lewym, dolnym... Na Pip-Boyu. No. Pip-Boy jest na tyle magiczny, że wschodzi aż księżyc. Tak. To miało sens. I kto mi powie, że nie jestem poetą? Cholera, nikt nie mówi. A już chciałem wyciągnąć broń. O, skrzynka? Nie, lodówka. O,
kapelusz. Niebanalny kapelusz hazardzisty. Normalnie, wybaczcie, ale Diablo mi się od razu skojarzyło. No ale zobaczmy. Niebanalny kapelusz hazardzisty. I co to było w ogóle za ten... Efekty percepcja. Plus jeden. O. Widzicie, mam kapelusz a la detektyw z filmów noir nawet. A cechy? Percepcja, nie, specjał. Percepcja plus. Pięknie. I nagle nasza przyszłość stała się bardziej perspektywiczna. Oh yeah. O, tym razem nie idzie tam wilk. Wybaczcie, zapomniałem, tak. W lewym górnym rogu ma się pojawiać co jakiś czas taki znaczek. Jeżeli nie będzie się pojawiał ten znaczek, to krzyczcie głośno. To jest jeden z działających modów. Dodający światło. Co jakiś czas. Fajna rzecz. Niby takie głupia, jednak. A może mu chodziło o wieżę wodną? Nie, tam jest cmentarz chyba. Jeżeli tam poszła, to pokój jej duszy. Chociaż może są w nocy. Nie no, fajne są te latarnie. Salon świecący. Nie wiem, czy w oryginale świecił. No, i czy te latarnie czasem nie były. Ale tam mi się widzi taki, o taki kształt. Tak, grzybek, pieczarka. Pieczarka atomowa. No bo są czasy atomowe, no to pieczarka atomowa. Fajnie ten samolot wygląda. Dobra, wchodzimy, bo to chyba tu mamy wyjść. Zapiszemy. Ej, weszliśmy. Ty co to masz na plecach? NCRCP. Nie, F. NCRCF. New California Republic. Cześć, Trudy. Czekaj, Trudy. Zadanie wykonane. Pokaż, co masz na sprzedaż. O. Looks like our little town got itself dragged in the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. No. We figured he was just in shock. So we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Kto to jest Cobb? O! Sorry. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Ależ ty masz dekolt. Dlaczego? I co macie zamiar zrobić, jeżeli go nie zabijecie? Wypatroszyć? Wiem, spacer Indianina. Jeżeli ktoś wie, co to jest spacer Indianina, łapka w górę. Zdecydowanie. Dla niego. Kajdaniarze? Sorry, nie słuchałem cię przez chwilę. Chang gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. Dlaczego mi się podoba? Not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. O. Dobra, gdzie jest Ringo? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Ja nadal jestem za tym, żeby zabić Cobba. Co się staniesz? If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad. And they've got a lot of friends out there. No i mamy problem. O, to jest dobre pytanie. Yep, you get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. Ojej. Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. No właśnie. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them.
Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive. Zaraz, stop, could be for all I know. Stworki, które się wnerwiają, jeżeli się w nie strzela? Niesamowite! Wciąż nie wiem, dokąd zmierzali. Dobra. He's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on you. There'd be caps in it for you. Pewnie i tak nie naprawię. I know that thing. Rasistka. Anyone else around here? It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Czy biologistka? Nie lubisz go? It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. Myślisz, że zabija czasem kogoś ukradkiem? O co on właśnie to robi? Rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. It was here when I took over the saloon 7 years ago. Some people have said it's. Może go zabił. Zabił swojego właściciela. Dobra, zobaczmy, co ma na sprzedaż. Bomba wiśniowa sprzedajmy. Bomby cukrowe sprzedajmy. Elektryczny złom sprzedajmy. Jajko Gekona sprzedajmy. Potem się to wszystko sprzedajmy. Korzeń sobie zostawmy może. Naboje zostawmy. Nervosol. Nie, co ty? Oczyszczona woda, ogniwo. Jak możemy... Owoc kaktusa. Kaktusa! Asu się nie zamieniło. Jak możemy brać nerwosol, skoro mamy grać nerwusem? Pojemnik z krwią nie. Pojemnik z krwią zdecydowanie zostawiamy przy wody. Tfu. Dobra. Pusta skrzydkawka. Zostawmy, bo może się przydać. Puste małe ogniwo też może się przydać. Skóra Gekona to raczej tylko na sprzedaż. W razie czego przyjdziemy, później ją zabijemy. Spinka też sprzedajmy. Patrzcie, jak dużo kasy już zarabiamy. Straszne. Aha, myślałem, że super klej, taśma klejąca. Tak, wiem, że pewnie później będę to używać. Tytoń Kojoci. Wolę naszego polskiego, ale... Dobra, zobaczmy, co ona tu ma. Blask księżyca, gulasz, kawałki, koktajl atomowy. Fajny obrazek. Oczyszczona woda, owoc kaktusa, szkocka, wino, spotkanie z ludźmi. A, zatwierdź. Wyjście, dobra. No to, skoro satisfied, to do widzenia. Gdzie jest to radio, na które mam rzucić okiem i które się okaże tak skomplikowane? O. Zobaczmy, kto to teraz zatrudnia. Notatki. Dobra. Bounty Street to jest ten mod z nagrodami. A, 20 lub więcej. Wiedziałem, że będziemy za słabi. Wiedziałem. No ale co? Dobra. Ciemno. Musi jest noc. Dobra, to my idziemy teraz. Czudy. Dobra. Na razie ci jeszcze daruję życie. Chociaż przyznam, że tego gościa przybiega sobie taka pipka, no bo to inaczej nie można nazwać. Do małej wioski i sprowadza ze sobą problemy. Powinien dostać. Dobra, nie mogę się posunąć. A nie, to jest domek doktorka chyba. To nie będziemy do niego wchodzić. A tu jest ta stacja benzynowa. Zapewne. No, a tutaj co tu jest? Otwórz automat. A weźmy sobie, będzie na sprzedaż. Najwyżej. Zapisy, oczywiście, zapisy. That's close enough.
Who are you? What do you want with me? Chcę ci rzucić Ringo. A co mi tam? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. Ale... Let's say we start a friendly game of caravan. You know how to play? Dobra, jakie są zasady? It's a two-player game, and the winner takes the whole pot. You build a caravan using the cards in your deck. The goal is to create caravan bids that beat your opponent's bids. So there's more strategy than luck involved. It's why you won't see caravan in any casino. Too slow-paced. And more importantly, no house edge. Here, take this holotape. It goes into more specifics about the rules. You'll also need a deck, so... Dobra, no zobaczmy co to jest. Ja swoją drogą swego czasu bardzo lubiłem gry. Ring obecno. Nie, no za 54 idziemy. Zatwierdź. Losuj karty do tarawany. Pum. Wiecie co, chyba jednak powinienem był najpierw przeczytać zasady, ale ta ręka mi się wydaje jakaś bardziej sensowna, jeżeli tu chodzi o wartość. 10, no to na 10 wybierz kartę. Nie. Dobra, niech będzie, nie wiem o co chodzi. Tu możemy jakoś... Możemy! O! Dobra. Na razie dwójkę to postawimy. Pewnie chodzi o to, żeby na jakimś torze wygrać. Tylko nie... O! O Jezu. To, ojej. My to możemy... Anuluj. Aha, anuluj, dobra. Wybierz kartę. Wybierz kartę, dobra. On nam tutaj będzie. No, wybierz kartę. Gdybym wiedział, dlaczego... Ja czasem mogę. Dobra, wybierz kartę. Nie chcemy się wycofać. Wybierz. Nie chcemy się wycofać. Wybierz kartę. Dlaczego nie mogę? Nie no, zdecydowanie powinienem był przeczytać zasady jednak. No bo tu nic teraz nie mogę. Nie łapę o co chodzi. Dlaczego on może grać, a ja nie mogę? Dobra, nie. Wiecie co? Tak, chcę poddać tą grę. No bo to nie ma sensu. To nie ma sensu grać, jeżeli ja nie znam zasad. Ale te zasady jakoś przy okazji kiedyś przeczytam. Chociaż wiecie co? Ja sobie teraz przeczytam.
Wam to trochę staram się przyspieszyć. Dobra, zobaczymy, przeczytałem, ale przyznam, że nam zniknął przeciwnik. A, śpi. Wstawaj. Nie wiem, czy ogarniam to, co chodzi. Whisky, whisky. Dobra. Co jest? Gramy. Zagrajmy. Dobra. Mam nadzieję, że to nam... Dobra, coś tu zmieniam, przestawiam. Dobra, nie wiem jeszcze jak się do końca tutaj ustawię te karty, ale mam nadzieję, że już samą grę łapę, o co biega. Zagraj kartę, zagraj, dobra. Tutaj. Nie, najpierw pierwsze 10 ustawiam. Aha, czyli jego nie mogę zagrać. Ale tutaj mamy. Tak. Dobra, zagrajmy tym. Zagrajmy tym, dobra. Joker usuwa, usuwa. Spoko. Już tutaj kolor wybrałem. To zaraz. Skoro wybrałem kolor... Ej, dlaczego nie mogę tego? A, chyba nie mogę dlatego, że... dobra. No jednak nie do końca jeszcze łapę, o co chodzi. No dlaczego nie mogę? Lol. Nie łapę, nie ogarniam tego, nie ogarniam. Dobra, odrzucimy kartę. Nie wiem, przyznam, że nie wiem. Nie wiem dlaczego. Jeżeli ktoś ma możliwość przesłania jakiegokolwiek linku, gdzie to jest jakoś sensownie opisane, bo przyznam, że tak trochę pobieżnie czytałem te zasady. Miałem nadzieję, że. Nic nie mogę postawić, no. A może... Ale jaja. Ale dlaczego... Dobra, mogę tego nie rozumieć. Mogę tego nie rozumieć. Mam nadzieję, że mogę. Powiedzcie, że mogę. Będę wdzięczny.
trochę czyścimy. Ale sobie tutaj zremisujemy z nim. 26, aje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 j
Jezu, nie, nie chcę kończyć, nie chcę kończyć, bo w końcu ogarniam. W ogóle przepraszam was, strasznie was przepraszam, że tak się zawiesiłem z komentarzem, że nic nie mówię, co się dzieje. Nie, nie chcemy przerwać. Nie, nie, nie chcemy ją wyrzucić. Jezu, dlaczego same dzwonki dostaję? Anuluj. Dobijam jednego. Nie, nie chcę skończyć, nie chcę skończyć, chcę ją wyrzucić. Jest same. Dobra, udało nam się spalić go. Ale to i tak nie jest dobrze jeszcze. O, tutaj będzie dobrze. O, wygrywam. Super. A. No to już mniej więcej ogarnęliśmy tą grę. Ale my chcemy z tobą pogadać. Wracaj, wracaj, wracaj. Wiesz, że cię szuka niejaki. Mhm. Aż taki jesteś dobry? To co mu zamierzasz z nimi zrobić? Potrzebujesz najemnika? Rozważę to. I tutaj zrobimy coś nowego. Nie, na razie nie, nie chcę z wami pogadać, dlatego że odcinek się już kończy w zasadzie w tym momencie. Chcę, żebyście wy powiedzieli. Pomóc mu, pomóc Ringo, czy pomóc temu drugiemu, który go ściga. Co zrobić? Co chcecie, żebym zrobił? Obrobimy kasę. Tak w międzyczasie. A co? Karton papierosów nie palimy. Whisky wzięliśmy. Dużą butelkę whisky wzięliśmy jeszcze. Także chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, czy pomóc Ringo, czy pomóc temu Ganowi. On się chyba tak nazywał. Zaraz, chodź tu. No albo Kajdanarzą, no w każdym bądź razie. Także czekam na wasze opinie w tym względzie. Na dzisiaj ode mnie tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, no to łapcie w górę. Jeżeli się podobał, łapcie w dół i zawsze poprzyjcie je jakimś komentarzem. Albo no witam. Explosion Great Taste. Nie, Explosive Great Taste. Dobra. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie być na bieżąco, mój kanał, subskrypcja, to jest właśnie miejsce dla was. Na dzisiaj ode mnie tyle. See ya!